No i tutaj dalszy ciąg opowieści. Radio Kosmos. Jedna z najważniejszych osób w gronie estradowców, no, nazwijmy go generał, obiecał podczas zabawy, podczas animacji wejść do wody tak jak stoi, czyli przebrany za morskiego potwora, bo powiem tylko, że generał zawsze miał fantazję i z tego jest znany. Ludzie to kupili, wrzawa była nie z tej ziemi, piski, wrzaski, to wszystko było w zenicie. Wtedy jeden z tych bałwanów, powiedzmy, stanął naprzeciw mnie, twarzą w twarz, skorzystał z momentu, kiedy wszyscy klepali dłońmi o wodę i po prostu fontanny wody rozlewały się dookoła i podszedł do mnie, stanął twarzą w twarz i nie wiem nawet kto zaczął, tego akurat nie pamiętam, zaczęliśmy okropnie się na siebie drzeć z całej siły. Przez cały czas patrzyliśmy sobie w oczy. No, wprawdzie nie wyglądało na to, żeby wymiękł, ale już nie wyglądał tak komfortowo jak w towarzystwie swoich kolegów. Mam wrażenie, że nikt nie zauważył tego, co się dzieje, mimo że krzyczeliśmy na siebie naprawdę głośno, ale wrzawa na basenie była ogromna. Nastąpił wielki finał. Generał był zadowolony z tej wyżawy, o którą sam prosił i zrobił to, co obiecał, czyli schodek po schodku udał się w stroju dinozaura czy jakiegoś dziwnego gada na środek basenu. Spełnił swoją obietnicę, czyli w zamian za wielki hałas, za ten rwetes, obiecał wejść do wody i właśnie tak zrobił. Przebrany za morskiego potwora, krok po kroku, stopień po stopniu, znalazł się w basenie. Jeszcze przed wejściem do basenu powiedział, że jest pozwolenie na to, żeby po prostu maksymalnie go zmoczyć, maksymalnie ochlapać. Nie trzeba było długo czekać, zgromadziła się wokół generała cała grupa, kto był blisko, to szybko doskoczył i chlapali ile wlezie. A te bałwany, czy też gnojki, jak tam zwał, to zwał, gdzieś mi zniknęli z oczu. I wtedy kątem oka zauważyłem, że generał zniknął pod wodą. Szybko zorientowałem się, że to właśnie ich sprawka. Za to generał jeszcze nie był świadomy, co się dzieje. Skierował się w stronę środka basenu i stamtąd próbował utworzyć orszak. Ludzie to momentalnie kupili. Para za parą, tak jak w polonezie, który zawsze jest tematem szkoleń, pociągnął wszystkich za sobą. Korowód się wydłużał, a wrzawa nie ustawała, ale nagle znowu, pamiętam wyraźnie, znalazł się pod wodą. I wtedy miałem okazję przyjrzeć się, bo napastnik z tych bałwanów wspomnianych wynurzył się spod wody i wciągnął szefa właśnie prosto pod wodę. Widziałem tylko, jak nasz potwór morski niknie, można powiedzieć, w odmętach basenu, ale w zasadzie wtedy to nie było zupełnie śmieszne. Zauważyłem też, że ewidentnie próbują zedrzeć z generała czapkę potwora morskiego. Próbowali go otoczyć. Ale w środku tej części basenu, w której przebywaliśmy, był taki wulkan, z którego zresztą te debile skakały. Oczywiście to było niedozwolone i ratownicy byli wściekli, ale nie mogli nic zrobić, nie mogli przeprowadzić żadnej interwencji, dopóki byli oni w basenie. No i właśnie wtedy napastnicy podzielili się. Większość z nich czekała po drugiej stronie wulkanu, podczas gdy generał prowadził cały orszak dookoła. I jeden z tych bałwanów próbował prześliznąć się między ludźmi, między tymi parami, które podążały za generałem, a wulkanem. Próbował się tam wcisnąć, ale na szczęście już byłem tam, żeby go trochę usadowić. W ruch poszły łokcie, kolana i tak dalej, także chłopakowi nie udało się prześliznąć. Zmienił kierunek, wyraźnie niezadowolony i większa grupa czekała już po drugiej stronie. Już nie na końcu korowodu jak wcześniej, tylko od frontu.
ta ich ekipa rozproszyła się i zanim zdążyłem dobiec do czoła naszego pochodu, to jeszcze raz czy dwa razy generał znalazł się pod wodą i wtedy chyba już się zorientował, że to tak trochę dziwnie, że to nie jest zwykłe chlapanie, tylko jak już napił się tej basenowej wody, to pewnie przyszło mu do głowy, że coś dziwnego się dzieje. No i wtedy też nie byłem w stanie podpłynąć bliżej w tak szybkim tempie, bo te młodziaki przychodziły z różnych stron, więc nie wiadomo było, w którą stronę się patrzeć, ale zwróciłem uwagę na jeden rzut, bo od razu skojarzył mi się z judo, jiu-jitsu, że to świadczy o tym, że te łebki gdzieś były szkolone. I podczas wrzawy słyszałem, że mówią w innym języku, albo wschodnim, albo jakimś niedalekim naszym południowym, ale nie zdążyłem się zorientować, jaki to był język. W tych wszystkich przepychankach zwróciłem uwagę, że mają oni czerwone zegarki. My mieliśmy żółte zegarki do szafek, więc teraz było mi o wiele, wiele łatwiej zidentyfikować łobuzów. Korowód zbliżał się do schodów, zrobili fajne kółko wokół wulkanu i mieli zamiar dalej prowadzić, ponieważ coraz więcej ludzi nieświadomych całej tej sytuacji próbowało dołączyć, ale zauważyłem, że jest ich trochę więcej niż myślałem. Najpierw było 3-4 rzucających się w oczy, a zobaczyłem przynajmniej jednego lub dwóch więcej i czekali aż generał podejdzie. Wtedy już stwierdziłem, że zostawię tyły, że zaraz będzie draka z przodu naszego pochodu i skoczyłem jak najszybciej, żeby stanąć koło generała i już coraz bardziej jawnie darłem się ile mogłem, bo nie chciałem po prostu, żeby z tego wyszła jakaś niepotrzebna sytuacja, bo naprawdę taki otwarty konflikt już był bardzo blisko. I to, że wyskoczyłem do przodu, wyraźnie zdenerwowało tych wszystkich napastników. No i też zaczęli się coraz mniej krępować, skrócili dystans i ewidentnie wpychali się pod nogi. Odpychałem ich po trochu, tak jak mogłem, ale przewaga liczebna była duża, więc z jednej strony odepchnąłem, to pojawiali się z drugiej strony. Wtedy generał zorientował się w sytuacji, bo część z nich zagrodziła drogę, on prosił o to, żeby odeszli. Próbował do nich zagadać, ale widziałem, że ma zamiar jeszcze prowadzić orszak i stwierdziłem, że skoro jesteśmy przy schodach, to żeby po prostu nie skończyło się nieprzyjemnie, to trzeba scholować wszystkich na brzeg. Zauważyłem też, że ochrona stała już w okolicy schodów, więc chyba wiedzieli, o co chodzi, nie mogli wejść na interwencję, bo tak jak wcześniej mówiłem, do basenu nie można było po prostu i tyle, ale dzięki temu czułem się trochę pewniej. Wtedy zakomunikowałem generałowi, że pora się zawijać. Nie powiem, trochę się zdziwił, co i jak, ale rozejrzał się wtedy dokładnie i w sekundę można powiedzieć, że już wiedział, co jest grane. Swoim stanowczym, donośnym głosem stwierdził, że wychodzimy, także nawet dalej nikt się nie zorientował, że dzieje się coś poważnego. No i jak na komendę wszyscy wyszli po schodach za nim. Idąc w stronę wejścia, podawałem generałowi najważniejsze informacje, żeby wiedział, o co chodzi. Powiedziałem mu wtedy, że podtopili cię kilka razy, jest co najmniej 4, plus jakiś jeden mniejszy i chcą ci koniecznie zabrać czapkę, a najchętniej by cię tam zepchnęli do basenu. Generał rozejrzał się i ocenił sytuację i powiedział: zbieramy się w szyk i wychodzimy. Cała nasza grupa poszła za generałem.